Ostatni król Polski w powszechnej opinii jest uważany za władcę, który pogrzebał przed rozbiorową Rzeczpospolitą. Wielu nie szczędził mu też słów krytyki, nazywając go ciotą na tronie. Czy jednak rządy naszego ostatniego monarchy były aż tak złe? Wiele wskazuje na to, że jednoznacznie negatywne opinie powinny podlec weryfikacji. Dzisiaj omówimy więc politykę i rządy ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stanisław August Poniatowski został koronowany na króla Polski 25 listopada 1764 roku w dzień świętej Katarzyny. Prawdopodobnie data ta nie była przypadkowa z uwagi na to, że to właśnie z namaszczenia carycy Katarzyny II, swojej byłej kochanki, nasz ostatni król Polski zasiadł na tronie. Elekcja króla, tak jak poprzednia, odbyła się w asyście rosyjskich bagnetów. Tym razem jednak to stronnictwo familii, do którego należał Stanisław Poniatowski, chciało wejścia wojsk rosyjskich do Polski, ponieważ sądzili, że w oparciu o siłę rosyjskiej armii będą mogli przyjąć władzę bez większych incydentów i wdrożyć od dawna zamyślany plan reform Rzeczypospolitej. Stanisław Poniatowski był przeciwny wejściu wojsk rosyjskich w celu zabezpieczenia elekcji, argumentując to tym, że może to poważnie zaszkodzić jego opinii w kraju, jak i za granicą. Ostatecznie Poniatowski zgodził się na wejście wojsk rosyjskich, które zabezpieczały wybór jego osoby na króla. W czasie, gdy familia przeprowadza reformy w trakcie Sejmu Konwokacyjnego, którego twarzą jest Andrzej Zamojski, świeżo obrany król dokłada cegiełkę do podnoszenia Rzeczypospolitej z niemocy. W 1765 roku zakłada Korpus Kadetów, zwany również Szkołą Rycerską. Była to pierwsza świecka szkoła w Polsce wychowująca w duchu oświeceniowym. Szkoła ta wydała wielu wybitnych działaczy późniejszego Sejmu Czteroletniego oraz Powstania Kościuszkowskiego. W 1766 roku z inicjatywy Poniatowskiego następuje reaktywacja Mennicy, która była nieczynna od czasów rządów Jana III Sobieskiego. Jedną z kolejnych inicjatyw było uruchomienie Ludwisarni pod patronatem króla, która zaczyna swoją działalność w 1767 roku. Równocześnie wraz z objęciem rządów przez Stanisława Augusta ożywia się życie kulturalne stolicy, m.in. przez utworzenie teatru. Wydawane jest również czasopismo Monitor, które wyraża poglądy dworu, a także omawia tematy gospodarcze i społeczne. W czasopiśmie tym były promowane m.in. postulaty zniesienia pańszczyzny i poprawy sytuacji chłopów, co według autorów miało uzdrowić polskie rolnictwo. Jednak te inicjatywy oraz reformy przeprowadzone przez familię podczas Sejmu Konwokacyjnego sprawiły, że Rosja i Prusy zaczęły się baczniej przyglądać sytuacji w Polsce i przeciwdziałać reformom. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów jest zmuszenie Rzeczypospolitej do rezygnacji z cła generalnego w 1766 roku. Fryderyk Wielki, król Prus, argumentował to tym, że cło generalne narusza traktaty welawsko-bydgoskie z 1657 roku. Cło generalne wraz z przeprowadzoną reformą skarbową znacząco zwiększyły wpływy do budżetu Rzeczypospolitej, tak więc zniesienie cła generalnego mocno uderzało w próbę reformy państwa. W 1766 roku rozwiązano konfederację istniejącą od początku Sejmu Konwokacyjnego. Sejm skonfederowany pozwalał na głosowanie nad projektami większością głosów, wskutek czego liberum veto traciło na znaczeniu. Tylko zawiązanie konfederacji pozwoliło na przegłosowanie reform familii, które teraz miały być zniweczone ze względu na działanie przeciw reformom ze strony Petersburga i Berlina. Poseł rosyjski Mikołaj Repnin dołożył do tego kwestię dysydencką, którą Sejm w 1766 roku przemilczał. Przemilczenie tej kwestii, obmyślonej w Petersburgu, spowodowało reakcję Rosji, że kwestia dysydencka, czyli uprawnienia wszystkich wyznań, ma być wdrażana siłą. W tym celu z inicjatywy Petersburga została powołana Katolicka Konfederacja Radomska, na której czele stanął Karol Radziwiłł, uosabiający mentalność ówczesnej szlachty. Był to człowiek bajecznie bogaty, ale równocześnie pijak, niełóg i rozrzutnik. W marcu 1767 roku zwołano znów z inicjatywy Petersburga dwie konfederacje dysydenckie. Konfederację protestancką w Toruniu, a prawosławną w Słucku. Należy podkreślić, że kwestia wyznań i ich równouprawnienia w Rzeczypospolitej nie różniły się od sytuacji większości innych krajów europejskich. Jednak po dziesięcioleciach wychowywania w szkołach jezuickich i wytworzonemu fanatyzmowi religijnemu szlachty, kwestia dysydencka była tak naprawdę beczką prochu. Zatem jaką postawę zaistniałej sytuacji przyjął Poniatowski? Król domyślał się, że cała ta akcja jest wymierzona w niego i że całe to zamieszanie ma za zadanie doprowadzić go do sytuacji bez wyjścia.
W rozmowach z ambasadorem Mikołajem Repninem Stanisław August nie żałował łez oraz różnych wybiegów w celu zwiedzenia ambasadora. Zdawał sobie również sprawę, że trzeba przeczekać wywołane zamieszanie i za wszelką cenę należy załagodzić zaistniałą sytuację i kontynuować dzieło reform po tym, jak burza ucichnie. Stanisław August miał niewiarygodną zdolność do zwodzenia i tymczasowego uniżania się, żeby tylko osiągnąć długoterminowe cele. Sejm 1767-1768 roku, zwany również Sejmem Repninowskim z uwagi na terror i przebieg tego sejmu pod wodzą ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina, w większości niszczy dzieło reform i rozwiązuje kwestię dysydencką w następujący sposób. Katolicyzm pozostaje religią panującą, ale różnowiercom gwarantuje się swobodę wyznania i prawo do pełnienia funkcji publicznych. Przebieg sejmu, jak i podjęte decyzje spowodowały wrzenie w masach szlacheckich i zawiązanie się Konfederacji Barskiej, która z jednej strony była ślepa politycznie i fanatyczna w kwestii religijności, z drugiej miała na celu ochronę niepodległości i oczyszczenie Rzeczypospolitej z rosyjskich wpływów. Król wiedział, że Konfederacja Barska jest nie tylko sprzeciwem wobec Rosji, ale również jego jako osoby. Rok utworzenia się Konfederacji Barskiej zbieg się z wojną rosyjsko-turecką toczoną w latach 1768-1774. Stanisław August próbuje wyzyskać tę sytuację, żeby zwrócić uwagę Austrii bądź Francji na swoją sytuację i potencjalną pomoc w uwolnieniu się z protektoratu rosyjskiego. W tym dziele pomagają mu Czartoryscy, z którymi relacje w ostatnich latach się popsuły. Król śle również listy do carycy Katarzyny II, perswadując jej, że sytuacja, która zaistniała w Rzeczypospolitej, jest tylko na korzyść Prus. Jednak caryca jest nieugięta i nie zamierza iść na żadne kompromisy. Po niespełna 2 latach trwania Konfederacji Barskiej, Poniatowski wobec niepowodzeń Turków w walce z Rosjanami oraz dochodzących do niego wiadomości o planach rozbioru Polski, decyduje się na przylgnięcie do Rosji. Podejmuje decyzję tłumienia Konfederatów polskimi wojskami. W tym też czasie rozchodzą się jego drogi z Czartoryskimi ze względu na podejście do kwestii Konfederacji Barskiej i współpracy z ambasadorem rosyjskim. 3 listopada 1771 roku Konfederaci zdecydowali się na zorganizowanie porwania Stanisława Augusta, które miało okazać się brzemienne w skutkach. Mimo że złapano króla, to ze względu na szereg perypetii towarzyszących temu wydarzeniu, porwanie nie było udane, a samo wydarzenie wykorzystały propagandowo Prusy i Rosja, określając je jako próbę królobójstwa. Stanisław August również przyłożył rękę do tego, przedstawiając podobny sposób to wydarzenie. Była to ostateczna kompromitacja Konfederacji Barskiej w oczach europejskich monarchii. Rosja ze względu na opór państw zachodnich co do jej nabytków na Bałkanach po wojnie z Turcją zmieniła zdanie co do Polski i w ramach zadośćuczynienia swojej ekspansywnej polityce wyraziła zgodę na pierwszy rozbiór Polski. Stanisław August wobec tej sytuacji nie był bezczynny. Zaborcy w różny sposób motywowali swoje nabytki terytorialne, jednak na zlecenie Stanisława ówczesny historyk Felix Franciszek Łojko wykazywał ich bezpodstawność. Król wysyłał przedstawicielstwa do różnych dworów europejskich, które wyrażały współczucie, ale nie zamierzały w żaden sposób pomóc. Dla głównych ówczesnych potęg zachodniej Europy los Polski był im zupełnie obojętny. W Anglii prośby króla o wstawiennictwo w obronie Rzeczypospolitej zbyto milczeniem, natomiast poselstwo polskie we Francji otrzymało odpowiedź, że los Polski dla Francji jest całkowicie obojętny. Po pierwszym rozbiorze nastąpiła kwestia ustanowienia ustroju Rzeczypospolitej. Pojawił się plan utworzenia ciała kolegialnego, znanego pod nazwą Rady Nieustającej. Rada ta w zamierzeniach przeciwników króla, którzy przewodniczyli sejmowi rozbiorowemu, miała krępować władzę króla i czynić z niego marionetkę. Przeciwnicy monarchy, czując poparcie ambasadora rosyjskiego Stackelberga, wyśmiewali bezsilnego monarchę i starali się go nakłonić do zrzeczenia się korony. Poniatowski, po jednym z przemówień Antoniego Sułkowskiego, gdzie ten jawnie z niego szydził, musiał mieć spuszczoną krew po osłabnięciu w wyniku bezsilnej złości. Po wygranej wojnie z Turcją i stłumieniu powstania Pugaczowa, caryca Katarzyna sugeruje rozszerzenie w nieznacznym stopniu władzy króla w stosunku do pierwotnego projektu Rady Nieustającej. Sam Sejm Rozbiorowy przyczynił się również do pewnych reform. Jednym z postanowień było zniesienie zakazu dla szlachty zajmowania się przemysłem, handlem lub bankierstwem. Wcześniej trudzenie się tymi rzeczami uważano za hańbę dla szlachcica. Drugim postanowieniem było utworzenie Komisji Edukacji Narodowej. Po decyzji papieża o likwidacji zakonu jezuitów, fundusze pojezuickie zostały przetransferowane na rzecz nowo utworzonej komisji. Utworzenie tej komisji nie obyło się bez walki i protestów, m.in. ze strony nuncjusza apostolskiego w Polsce. Jednym z ojców utworzonej Komisji Edukacji Narodowej był właśnie Stanisław Poniatowski. Rada Nieustająca mająca kontrolować króla po kilku latach okazała się być narzędziem króla.
Skład Rady Nieustającej był wymieniony co 2 lata. Po okresie 2 lat wymieniono 2/3 składu Rady, natomiast 1/3 starego składu Rady miała zapewniać ciągłość polityki pomiędzy starą i nową Radą. W ciągu kilku lat król zdołał powprowadzać do Rady Nieustającej ludzi, którzy byli mu oddani i lojalni, tym samym czyniąc z Rady Nieustającej fasadową instytucję. Ważniejsze sprawy w kwestiach wojskowych, jak i polityki zagranicznej były załatwiane przez gabinet króla. Decyzyjność króla w kwestiach wojskowych była nie w smak opozycji magnackiej, która nasilała krytykę i próbowała szukać wsparcia u obcych dworów. Po pierwszym rozbiorze jednak coraz mocniej do głosu zaczęła dochodzić średnia szlachta, która stopniowo wyzwalała się z wpływów magnatów. Stanisław August, upatrując szansę w rosnącej sile politycznej, stara się pozyskać względy szlachty, m.in. poprzez rozdawanie orderów, jak i przez obdarzanie szlachciców rozmaitymi urzędami. Monarcha, wykorzystując próżność szlachty, zdał wielu z nich przyciągnąć na swoją stronę, co w przyszłości przyczyni się do utworzenia stronnictwa dworskiego. Na Sejmie Rozbiorowym ustalono, że liczebność Armii Rzeczypospolitej nie może przekroczyć 30 tysięcy, jednak przez cały okres trwania Rady Nieustającej nie przekroczono liczby 18,5 tysiąca. Król dość mocno zaniedbał wojsko, które borykało się z brakiem odpowiednich kadr i posiadało złe lub niedostateczne uzbrojenie. Manufaktury znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej produkowały zbyt małą ilość broni, przez co broń ta musiała być importowana. Ludwisarnia założona przez króla w ciągu 24 lat wyprodukowała zaledwie 125 armat, co było kroplą w morzu potrzeb, nawet jak na potrzeby tak małej armii. Kolejną szansą na reformy państwa był rok 1780, kiedy pod głosowanie był poddany Kodeks Zamojskiego, który miał w znaczący sposób usprawniać kwestie prawne. Kodeks ten przewidywał również ograniczenie wpływów papiestwa w Rzeczypospolitej. W latach poprzedzających Sejm 1780 roku stronnictwo dworskie starało się propagandą przekonać rzesze szlacheckie do planowanych zmian. W tym celu na zlecenie stronnictwa dworskiego Józef Wybicki napisał książkę pod tytułem Listy Patriotyczne, wydaną w 1777 roku. W książce tej wysuwane były postulaty wzmocnienia państwa i zniesienia pańszczyzny, co pozwoliłoby na odrodzenie rolnictwa. Postulowano również roztoczyć opiekę nad miastami, handlem i rzemiosłem. Przedstawiono także szereg innych propozycji, które miały dźwignąć zacofaną Rzeczpospolitą. Jak się okazało, na Sejmie 1780 roku próbowano załatwić za dużo spraw za jednym razem. Ograniczenie wpływów papieskich w Polsce wywołało reakcję nuncjusza apostolskiego w Polsce Jana Andrzeja Archettiego, który w celu zapobieżenia ograniczenia wpływów Rzymu w Polsce sprzymierzył się z frakcją magnacką oraz ambasadorem rosyjskim Otto Stackelbergiem, który wyczuł w tym projekcie niebezpieczną dla Rosji próbę wzmocnienia Rzeczypospolitej. Nuncjusz określił projekt dziełem sług szatana i aktywnie agitował przeciwko projektowi. Wobec takiej koalicji przeciwko kodeksowi Zamojskiemu projekt został odrzucony przez Sejm. Stanisław August, który przypatrywał się tym wydarzeniom, musiał przełknąć ten gorycz porażki. Dał mu to też do zrozumienia, że masy szlacheckie jeszcze są mocno podatne na hasła staroszlacheckie. Była to ostatnia próba reformy ustroju Rzeczypospolitej przed Sejmem Wielkim, który miał zacząć swoje obrady w 1788 roku. Właśnie około roku 1788 następują korzystne dla Polski zmiany na arenie międzynarodowej. Rosja wespół z Austrią są w stanie wojny z Imperium Osmańskim, natomiast Prusy i Wielka Brytania próbują przeciwdziałać tym planom. Jak zamierzał ten moment wykorzystać Stanisław August Poniatowski? Otóż król liczył na to, że Rosja zajęta wojną z Osmanami zgodzi się na udział Rzeczypospolitej po jej stronie, a równocześnie wyrazi aprobatę na zwiększenie liczebności wojska i przeprowadzenie pewnych reform Rzeczypospolitej. W tym celu Stanisław August spotkał się z carycą Katarzyną w Kaniowie, gdzie perswadował jej, że potrzebne jest przeprowadzenie pewnych reform z uwagi na to, że zaczynają się coraz większe niepokoje w kraju i trzeba czymś ludzi zająć. Na próżno, caryca nie dała się przekonać chytrej argumentacji i tak naprawdę Poniatowski nic nie zyskał z kaniowskiego spotkania. Wydawało się, że wojna szwedzko-rosyjska, która zaczęła się w czerwcu 1788 roku, jeszcze polepszyła koniunkturę międzynarodową dla Rzeczypospolitej. Prusy, podsycane i dotowane przez Anglię, o mało nie wypowiadają wojny Austrii. Wydaje się, że sojusz trzech dworów wisi na włosku. Jednak następuje wydarzenie, które odwraca uwagę prawie wszystkich i powoduje, że wszystkie kraje z monarchami na tronach będą szykować się do odparcia zupełnie nowej rzeczy. Rewolucji francuskiej, która wywróciła porządek społeczny do góry nogami. Wybuch rewolucji wpływa na zaniechanie planów wojennych Prus wobec Austrii, jak również przyspiesza koniec działań wojennych pomiędzy Szwecją a Rosją, kończąc je już w 1790 roku. W wyniku osłabienia wpływów rosyjskich zwołany Sejm, który potem zostanie nazwany Wielkim, pracuje nad projektami, które mają gruntownie zreformować zacofane państwo.
W wyniku braku widoków na korzyści terytorialne z niedoszłej wojny z Austrią, Prusy znów obierają sobie za cel Polskę. Ich ostatecznym planem jest ponowny rozbiór Polski. W tym celu stosują chytre wybiegi, żeby oddalić Polskę od Rosji. Starają się przypodobać Polsce oraz w dalszej perspektywie przekonają Polskę do podpisania sojuszu prusko-polskiego, który był tylko sojuszem na papierze. W tym miejscu trzeba oddać, że Stanisław Poniatowski nigdy nie wierzył Prusom i wiedział, że to one mają największą ochotę na powiększenie swojego terytorium kosztem Rzeczypospolitej. Również w tym momencie, jak się potem okazało słusznie, węszył oszustwo ze strony Prus. Jednak posłowie zareagowali entuzjastycznie na propozycję współpracy z Prusami i w swojej naiwności uwierzyli, że Rzeczpospolita wraca do gry na arenie międzynarodowej. Na fali tego entuzjazmu Sejm przegłosował uchwałę o 100-tysięcznej armii. Król wyczuwał, że wydarzenia te idą za szybko i zostało przegłosowane coś, co nie było realne. Monarcha udał wzruszenie i zadowolenie tymi wydarzeniami, jednak zwrócił uwagę, że Sejm teraz musi znaleźć fundusze, żeby ustanowić tę 100-tysięczną armię. Gdy na dobre rozgorzały plany reform, król z początku wahał się co zrobić. Mniemał, jak się w przyszłości okazało słusznie, że Prusy tylko czekają na okazję do rozbioru, a Rosja jak tylko uporządkuje swoje sprawy, to prawdopodobnie caryca zemści się zbrojnie za tak gwałtowne zerwanie z Rosją. W ostateczności król zaakceptował, aczkolwiek niechętnie, sojusz polsko-pruski i wdał się w wir tworzenia ustawy rządowej, którą znamy pod nazwą Konstytucji 3 maja. Liderem prac nad ustawą rządową był Ignacy Potocki, jednak król aktywnie uczestniczył w postępach prac, jak i redagowaniu poszczególnych punktów. Notował swoje uwagi i przekazywał je przez swojego sekretarza Scipione Piattoliego. Piattoli był główną osobą przekazującą informacje pomiędzy Ignacym Potockim a Stanisławem Poniatowskim. W końcu w dniu 3 maja 1791 roku, w drodze zamachu stanu, uchwalono konstytucję. Prace nad treścią konstytucji trwały do ostatnich chwil. Po tym jak odczytano projekty i wysłuchano kilka wypowiedzi, zarówno ludzi z opozycji, jak i zwolenników konstytucji, król zabrał głos i powiedział: nikomu bardziej nade mnie nad tym projektem zastanowić się nie należy. Idzie mi bowiem o zachowanie najdroższego klejnotu, to jest ufności narodu. Widzisz, narodzie, że sam dopędzając lat 60, niewiele spodziewam się z niego korzystać. Nie dla siebie, nie dla krwi mojej życzę konstytucji, lecz dla dobra i ocalenia Polski. Po tym wszystkim król złożył przysięgę i wezwał zgromadzonych, którzy kochają ojczyznę, do pójścia z nim do katedry świętego Jana. Tam ponownie powtórzył przysięgę złożoną przed Sejmem. Po uchwaleniu konstytucji nastroje były bardzo entuzjastyczne. Naczelnym hasłem zwolenników konstytucji był zwrot: król z narodem, naród z królem. W początkowej fazie po ogłoszeniu konstytucji 3 maja Petersburg nie był pewien, czy jest to wyłącznie polska inicjatywa. Część osób wchodząca w skład rosyjskiej Rady Państwa uznawała, że za konstytucją może stać dwór berliński. Prawdopodobnie tę niepewność powinno się uznać za niewykorzystaną szansę Stanisława Augusta na zasianie dezinformacji na dworze petersburskim, która być może odwlekłaby o jakiś czas interwencję rosyjską. Od 15 marca 1792 roku następuje ostatnia faza debat Sejmu Wielkiego. Król parę lat wcześniej przewidywał prawdopodobną zemstę Rosji, jednak pod koniec obrad Sejmu Wielkiego łudził się, że poparcie i jedność w narodzie, która wytworzyła się wokół niego, spowoduje, że Katarzyna zmieni sposób rozprawy z Rzeczpospolitą. Niestety, naiwność króla nie miała odzwierciedlenia w rzeczywistości, ponieważ Petersburg już zdecydował, że w Polsce trzeba interweniować z pomocą armii. Prusy tylko czekały na taką okazję i już zacierały ręce w kwestii nowych nabytków terytorialnych kosztem Rzeczypospolitej. Król od początku nie wierzył w możliwość obronienia konstytucji przed wojskami carskimi. Słusznie rozumował, że mniej liczebna, gorzej uzbrojona i niedoświadczona armia polska ma nieduże szanse obronić się przed przeważającą pod każdym względem armią rosyjską. Na minus można przypisać jego decyzję, a raczej jej brak, do powołania pod broń mas obywateli. Z jednej strony można zrozumieć króla, że po tym, co się stało we Francji, mógł się spodziewać, że jego władza zostanie mocno ograniczona. Z drugiej strony chodziło o losy ojczyzny i wydaje się, że król w tej kwestii mógł zrobić więcej. Stanisław August podczas wojny w obronie konstytucji chyba pierwszy raz w swoim życiu liczył na dobre intencje pruskie i spodziewał się, że Prusy wypełnią swoje zobowiązania sojusznicze wobec Polski, która znalazła się w krytycznej sytuacji. Niestety, jego nadzieje były płonne. Król Prus kłamstwami i wymówkami odmówił wypełnienia zobowiązań. Sytuacja Rzeczypospolitej stała się krytyczna. Monarcha był zachęcany do odwiedzenia wojsk w celu podniesienia morale żołnierzy. Jednak Poniatowski dał się zastraszyć ambasadorowi rosyjskiemu, że jeśli zdecyduje się na ten krok, to nie będzie mowy o żadnych pertraktacjach.
Król, nie widząc szans w toczącej się wojnie i otrzymując raporty o postępach wojsk rosyjskich, zaczyna słać listy do carycy, w których deklaruje chęć kapitulacji. W ten sposób, w swoim zamyśle, chciał zachować część sił polskich, a przy okazji liczył na ocalenie chociażby części reform Sejmu Wielkiego. Stanisław August długo nie otrzymywał odpowiedzi od Katarzyny, a gdy ta nadeszła, to doprowadziła króla do rozpaczy. Katarzyna godziła się na przerwanie działań wojennych tylko pod warunkiem dołączenia do Konfederacji Targowickiej, która została powołana przez polskich magnatów na zlecenie samej Katarzyny. Król po namyśle zdecydował się na wysłanie odpowiedzi do ambasadora Bułhakowa, w którym określał, na jakich warunkach jest w stanie kapitulować. Postulował m.in. zachowanie armii polskiej w obecnym stanie, ustanie represji ze strony targowiczan oraz szereg innych postulatów. Ambasador rosyjski wyperswadował Poniatowskiemu, że żadnych pertraktacji nie będzie i ma się zdać na łaskę i niełaskę carycy Katarzyny. Wobec tak stanowczej odpowiedzi król zwołał swoich ministrów, przedstawił im żądania Katarzyny i doradzał się, co ma zrobić. Tak naprawdę decyzję podjął już wcześniej, ale chciał się jeszcze w niej utwierdzić. Zdania były podzielone, część ministrów stwierdzała, że powinien on przystąpić do Targowicy, a część optowała za dalszą walką. Król, przystępując do Targowicy, liczył, że uchroni kraj przed upadkiem, jednak nie mógł się bardziej pomylić, ponieważ de facto w Petersburgu już została podjęta decyzja o kolejnym rozbiorze Polski. W gruncie rzeczy była to jego ostatnia poważna decyzja na tronie królewskim. Po drugim rozbiorze Polski oraz w czasie powstania kościuszkowskiego król starał się zwiększać swoje wpływy, jednak w pewnym sensie pozostał już królem malowanym, bez większej władzy politycznej. 25 listopada 1795 roku król abdykuje w Grodnie, dokładnie w 31. rocznicę swojej koronacji. Na koniec oddam głos samemu królowi, który tak podsumował swoją działalność, pisząc list do swojego sekretarza Maurycego Glera. Cały bieg mego życia przyzwyczaił mnie do doświadczenia długich przeciwności losu i dotkliwych strapień po krótkiej chwili sukcesu świetnego i nadzwyczajnego. Jestem więc w pełni przygotowany na to, że po tych szczęśliwych chwilach znajdę się w bardzo trudnej sytuacji. Wiesz jednak, że w moim życiu miałem wiele przeczuć, które się sprawdziły. Sądzę więc, że nie zawiodę się na tym przeświadczeniu, które mi powiedziało, kiedy jeszcze nie miałem 20 lat. Jestem przeznaczony do wyrządzenia wielkiego dobra mojej ojczyźnie, ale w czasie i sposobie, że ktoś inny zbierze żniwo z mojego posiewu. Wszelkie prawdopodobieństwo i mój wiek umacniają mnie w tej wierze. Ale wystarczy, abym mógł powiedzieć umierając: jednak wyrządziłem dobro, które będzie trwać po mnie i moja pamięć będzie godna uszanowania.